Wiadomość walentynkowa od niego. Na walentynki 14 lutego w poniedziałek zobaczmy, jaka wiadomość przyjdzie teraz, co on myśli, co on chce napisać, co on chce przekazać. Przyjrzyjmy się tym wiadomościom i przemyślcie sobie, być może w tych wiadomościach zawiera się jakaś ważna wskazówka dla Was lub dla rozwoju Waszej relacji. Witam oczywiście wszystkich serdecznie, subskrybentów i wszystkich nowych słuchaczy. Jeśli jesteś nowa lub nowy na moim kanale Orakel Miłości u Loeli, zasubskrybuj dzisiaj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, byś dostawał codzienne powiadomienia od YouTube'a o moich wróżbach kolektywnych dla Ciebie. Zostaw również komentarz. Wszyscy słuchacze, zostawcie komentarz, zostawcie swoją obecność, znak, że jesteście tutaj, że patrzycie, słuchacie, oglądacie. Proszę również o lajki. Na wróżby indywidualne zapraszam oczywiście wszystkich potrzebujących. Napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie pod filmikiem, w filmiku i w komentarzach. Oczywiście wróżby indywidualne są dokładne i skoncentrowane tylko na Twoim konkretnym problemie. Zapraszam na wróżby indywidualne. Dzisiaj, kochani słuchacze, wybierzcie sobie jedną z tych serduszek walentynkowych, jedną z tych kart. Karty Orakel Miłosny. Numer 1, 2 i 3. Wybierzcie sobie kartę, która przyciąga Wasze oko lub liczbę, która symbolizuje coś dla Was. Być może jest Waszym symbolem numerologicznym lub ważną dla Was cyfrą. Karta 1, 2 i 3. Zaczynamy od karty numer 1. Wszyscy, którzy wybrali kartę numer 1, ten przekaz walentynkowy dzisiaj dostaniecie od niego, czyli od Waszej osoby ukochanej. Seelenpartner, czyli bliźniacza dusza lub bliźniaczy płomień, jak to niektórzy nazywają, bratnia dusza. Jesteście dla siebie być może bardzo kimś ważnym, z przeznaczenia. Być może ta relacja może Was coś nauczyć. Daje Wam ważną misję do spełnienia. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Czyli Twój partner, bliźniacza dusza, bliźniaczy płomień, bratnia dusza, jest duchowo z Tobą i przy Tobie. Wierz w to. Czyli pomimo może odległości geograficznej lub odległości mentalnej, uczuciowej, emocjonalnej, pomimo kryzysów, jakichś przeszkód w Waszej relacji, jest ta Twoja osoba ukochana połączona z Tobą duchowo, mentalnie, telepatycznie. I Ty to czujesz. I on, czyli ta osoba ukochana, też to samo czuje. Więc jesteście dla siebie bardzo, bardzo, bardzo ważni. Jest to istotne połączenie. Nie tylko cielesne, ale przede wszystkim duchowe. Nieraz być może rozumiecie się bez słów, na odległość, telepatycznie. Czujecie jego obecność, pomimo że jego nie ma. Właśnie to oznacza wyjątkowe połączenie dusz. I to chcę Ci dzisiaj przekazać. W ten czas walentynkowy Twój partner, Twoja osoba ukochana. Grupa numer 2. Wow. Liebe.
Wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Czyli jeśli miłość jest odpowiedzią, po co stawiać jeszcze pytania? No tutaj nic dodać, nic ująć. Po prostu miłość. Cieszcie się tą miłością, rozkoszczujcie się nią. Mam nadzieję, że potrwa ta miłość długo. Niestety nieraz miłość potrafi także ranić. I trwa krótko, krócej niż się tego spodziewaliśmy. Więc jeśli teraz czujecie to silne uczucie miłości, rozkoszujcie się tym. To właśnie chce Ci przekazać Twój partner, miłość. On Cię kocha i czuje to uczucie miłości w sobie. On, ta osoba ukochana, czuje miłość do Ciebie. Gratuluję wszystkim tym, którzy wybrali grupę numer 2. Grupa numer 3. Wunda. Czyli Wunda po polsku to coś nadzwyczajnego. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Czyli w twojej relacji, w twoim związku jest przed wami jakieś duże zmiany. Jakaś wielka zmiana stoi przed wami, przed waszą relacją. I to przyniesie coś nadzwyczajnego, czego się na pewno nie spodziewacie. Czyli uleczenie wszystkich starych spraw, czego symbolem jest tutaj ta tęcza i wunda. Piękne przemiany, transformacja. Być może są one niezbędne, potrzebne dla szczęścia w tym związku. I to chce Ci przekazać Twój partner. Przemyśl to. Przyjdzie jakaś wielka zmiana lub potrzebna jest zmiana. I ta zmiana będzie pozytywna. Przyniesie coś pozytywnego. Wunda, czyli niesamowite przemiany. Takie są, kochani, przekazy walentynkowe. Dziękuję serdecznie. Życzę Wam pięknego czasu, pięknych, miłosnych wibracji, emocji i pozytywności. Do usłyszenia już wkrótce.